Jesteśmy w szkole podstawowej numer 9, jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Trwają właśnie czwarte Andrzejkowe Igrzyska dla osób niepełnosprawnych. Zaproszenie skierowaliśmy do wszystkich szkół z oddziałami integracyjnymi, do przedszkoli, do szkół ponadpodstawowych, a także do organizacji, które na co dzień współpracują z osobami niepełnosprawnymi. Ponieważ dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Pluszowego Misia, wszystkie zabawy, konkurencje oczywiście wspólnie z misiami, wspólnie z maskotkami, no i oczywiście jak na misiową imprezę przystało same słodkości. Wszyscy uczestnicy dostają watę cukrową, mamy pączki, wykonujemy, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, maskotki, ale będą to tym razem bałwanki, wykorzystujemy materiały naturalne, no i przede wszystkim integrujemy się w środowisku łączonym, czyli i przedszkolaczki, i szkoły podstawowe, i gimnazja, i osoby dorosłe. Jest również za chwileczkę warsztat capoeiry, będzie koszykówka na wózkach. Myślę, że właśnie jest to wspaniała okazja do tego, żeby tą integrację pokazać, ponieważ są to klasy integracyjne, więc i dzieci zdrowe, i dzieci chore. Możemy się uczyć od siebie nawzajem i możemy siebie uczyć nawzajem, zarówno w klasach, zarówno w szkole, ale również potem w środowisku lokalnym. Projekt jest oczywiście współfinansowany z programu PFRON-owskiego Ja też potrafię i myślę, że dzisiaj udowodnimy, że potrafimy wspólnymi siłami naprawdę wiele. Małgorzata Hatła z Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie z młodzieżą z kierunku architektura krajobrazu. Dzisiaj wykonujemy ryżowe bałwany. Materiałem do tego jest skarpetka, jak Państwo widzą. Wypełniamy ją ryżem, formujemy kształt bałwanu i go delikatnie formujemy. To wszystko i zdobimy na końcu. Violetta Grzymska, szkoła podstawowa numer 15. Zrobiliśmy piękne maski misia z okazji Światowego Dnia Misia. Dzieci wycinały maski i ozdabiały według własnego upodobania i kolorystycznie, i technicznie. Witam serdecznie, Michał Piekarski. Dzisiaj bawimy się tutaj z pluszowym misiem. Bawimy się z pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Mamy różne konkurencje, od bardzo prostych, jak chusta animacyjna, gdzie misie fruwają wysoko, po trudniejsze, gdzie budujemy sobie fajne czapki i kapelusze. Bębnimy też w bębny, jemy pyszne pączki, obżeramy się jak misie, abyśmy byli uśmiechnięci, zadowoleni, żebyśmy każdy z nas dzisiaj mógł spotkać tutaj inną osobę, która też kocha misie i która łączy się z tym misiem razem z nami. Dzięki, do zobaczenia!